Każdego roku badacze na całym świecie przyczyniają się do gromadzenia wiedzy przez ludzkość. Paleontolodzy i archeolodzy odkrywają ślady przeszłości. Astronomowie starają się wyjaśnić tajemnice innych światów, podczas gdy biolodzy i naukowcy zajmujący się Ziemią odkrywają działanie naszej własnej planety. Odkrycia wynikające z naszych nieustannych poszukiwań i eksperymentów są często nieoczekiwane i niezwykłe. Oto niektóre z najbardziej niesamowitych odkryć. Twarze na Marsie. Poszukiwania życia pozaziemskiego nie przyniosły jak dotąd żadnych pozytywnych rezultatów. Jednak zdjęcie zrobione 25 lipca 1976 roku przez statek kosmiczny Viking 1 doprowadziło do przekonania, że w końcu znaleźliśmy prawdziwe dowody. Zdjęcie wykonane nad jeziorem Cydonii na Marsie ukazuje coś, co wydaje być się gigantyczną, humanoidalną twarzą, wyrzeźbioną lub nawet zbudowaną na powierzchni Marsa. Naukowcy z NASA wierzyli wówczas, że twarz jest iluzją spowodowaną cieniami i pareidolią, czyli sytuacją, kiedy umysł błędnie dostrzega pozornie znajomy wzór. Nie powstrzymało to jednak od plotek, że twarz ta jest dowodem na życie na Marsie, życie, które NASA miałaby ukrywać. W kwietniu 1998 roku NASA przeleciała sondą Mars Global Surveyor nad Cydonią i zdołała wykonać więcej zdjęć tego regionu. Zdjęcia te ujawniły, że pierwsza ocena NASA była słuszna. Formacja ma kształt płaskowyżu o średnicy 1,5 km, a rysy twarzy to jedynie cienie spowodowane jej kształtem. Co nie znaczy jednak, że wszyscy są o tym przekonani. Dziś są tacy, którzy nadal wierzą, że płaskowyż jest dowodem na wymarłą cywilizację na Marsie. Starożytny warsztat szklarski. Niemczyce w Czechach były pozornie zwykłym miejscem z jednak niezwykłą historią. Archeolodzy odkryli, że 2300 lat temu było to ważne centrum produkcji szkła. Uznano również, że to miejsce z transalpejskiej epoki żelaza jest ważnym ośrodkiem handlu ze względu na obecność 2000 złotych i srebrnych monet. Najbardziej uderzającym aspektem odkrycia są same szklane artefakty. Chociaż nie odkryto żadnych narzędzi do produkcji szkła, szereg gotowych i niekompletnych przedmiotów ze szkła i bursztynu wskazywał, że warsztat prawdopodobnie wytwarzał te towary na miejscu, zamiast polegać na imporcie z odległych miejsc. Konsekwencje tego odkrycia są dalekosiężne i dają wgląd w zawiłą sieć powiązań handlowych i kulturowych, która istniała w czasach starożytnych. Znaleziska te podkreślają wyjątkowy kunszt rzemieślników z epoki żelaza, którzy umiejętnie wytwarzali delikatne przedmioty ze szkła i bursztynu, znakomicie przy tym wykończone. Pochówek starożytnych ludzi. Głęboko w systemie jaskiń Rising Star, około 30 km od Johannesburga, grupa młodych naukowców twierdzi, że znalazła groby hominidów o małych mózgach sprzed od 236 do 335 tysięcy lat. W 2015 roku zespół ogłosił odkrycie Homo naledi, gatunku hominina o małych mózgach. Homo naledi był mały. Miał mózg zaledwie około 1/3 wielkości mózgu ludzkiego. Wyglądali bardziej jak szympansy niż współcześni ludzie. Nie uważa się, że ludzie wyewoluowali bezpośrednio z gatunku Homo naledi, byli bowiem raczej kuzynami niż bezpośrednimi przodkami Homo sapiens. Pod koniec ubiegłego roku ogłoszono, że stworzenia potrafią rozpalać ogień i używać go jako narzędzia. Użyli ognia, aby oświetlić drogę przez system jaskiń, aby celowo zakopać swoich zmarłych, jednocześnie oznaczając ich groby grafikami na ścianach jaskiń. Ewolucja ludzkości była o wiele bardziej złożona i ekscytująca, niż mogliśmy sobie to wyobrazić.
Najstarszy pająk w Niemczech. Pająki to jeden z największych sukcesów natury. Do chwili obecnej na całym świecie opisano ponad 51 tysięcy gatunków. W samych Niemczech żyje ich około 1000 gatunków. Pająki są również zachowane jako skamieliny. Na całym świecie znanych jest ponad 1400 wymarłych gatunków. Najstarsze pochodzą sprzed ponad 300 milionów lat i pochodzą z epoki karbonu. W niedawnym artykule opublikowanym w międzynarodowym czasopiśmie Paleontologische Zeitschrift dr Jason Dunlop z Museum für Naturkunde w Berlinie opisał najstarszego pająka, jakiego kiedykolwiek odkryto w Niemczech. Poznaj Artlorycosa wolterbecki. Pająk pochodzi z kamieniołomu Pisberg niedaleko Osnabrück w Dolnej Saksonii i ma od 310 do 315 milionów lat. Skamielina jest na tyle dobrze zachowana, że widać szczegóły przędzalnic produkujących jedwab, a nawet włosy i pazury na nogach. W kamieniołomie odkryto liczne skamieniałości roślin, owadów i innych zwierząt, w tym pajęczaków, takich jak skorpiony. Ta nowa skamielina pokazuje, że pająki późnokarbońskie żyły także w lasach węglowych Pisberg. Penseta rzymska. Archeolodzy odkryli w Wielkiej Brytanii dziesiątki rzymskich penset, ujawniając obsesję starożytnej kultury na punkcie bezwłosowości. Kolekcja została teraz wystawiona w nowym muzeum w rzymskim mieście Rochester, które w czasach swojej świetności było osadą tak dużą jak Pompeje. Te proste narzędzia służyłyby nie tylko do wyrywania brwi, ale także do usuwania niechcianych włosków, także pod pachami. Pensety są częścią szerszej wystawy obejmującej ponad 400 artefaktów, która ilustruje troskę Rzymian o czystość i estetyczne piękno. Wśród innych prezentowanych przedmiotów znajduje się strigil, czyli skrobaczka do skóry, flakony perfum, aplikatory do makijażu i amulety chroniące przed złem. Niektórych może zaskoczyć fakt, że w rzymskiej Wielkiej Brytanii usuwanie owłosienia na ciele było tak samo powszechne wśród mężczyzn jak i kobiet. Szczególnie w przypadku sportów, takich jak zapasy, istniało społeczne oczekiwanie, że mężczyźni wykonujący ćwiczenia wymagające minimalnego ubioru przygotują się, usuwając całe widoczne owłosienie na ciele. Majowie i cywilizacje pozaziemskie. Jak wytłumaczyć obecność artefaktów przedstawiających statki kosmiczne, kalendarz, który obowiązuje do dziś i absolutnie gładkie, kryształowe czaszki, a wszystko to w cywilizacji, o której oficjalna historia mówi inaczej? Sekretem mogą być pozaziemscy goście. Tak, dobrze słyszałeś. Jeden z głównych bogów Majów, Kukulkan, mógł być kosmitą z innej planety. Nauczył cywilizację rolnictwa, matematyki, medycyny i astronomii. Przekazał im wiedzę o planetach, które zostały odkryte zaledwie kilka wieków później. Ponad pół wieku temu, głęboko w dżungli Gwatemali, odkryto gigantyczną, kamienną głowę. Twarz miała delikatne rysy, wąskie usta i duży nos. Co niezwykłe, miała cechy rasy kaukaskiej, które nie były zgodne z żadną z przedhiszpańskich ras Ameryki. A czy wiedziałeś, że wiele kodeksów Majów spłonęło? Według legendy, w rzeczywistości trafiły do Watykanu. Wszystkie te fakty mogą być dowodami na to, że Majowie komunikowali się z cywilizacją pozaziemską. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji naszego kanału po więcej takich filmów. Do zobaczenia już niebawem. Cześć!